Musi być podanie Filip! falta Carmona przed debiutem w organizacji KSW przed galą KSW 94. Piękna sceneria, pewnie trochę jak w rodzinnej Brazylii, bo jednak bardzo cieplutko, piękne słońce, Portugalia. więc Portugalii, przepraszam. Mam nadzieję, że będziesz się czuła tutaj dobrze. No i od razu pierwsze pytanie, jak trafiłaś do organizacji mhm. KSW? Seria Bem Vinda na Polonia, i por enquanto ta parece um pouquinho com Portugal por causa do sol, por causa do, 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 do klima. É, então seja bem-vinda. E a primeira pergunta é como você entrou no, no KSW? Né? Conta a história um. pra gente. Então, uh, eu já tenho estado em camping desde o final do ano passado. Tive já algumas lutas que foram adiadas ou canceladas. Uhum. Portanto, tenho estado sempre a treinar pronta para aparecer uma oportunidade. Uhum. Uh, através do meu agente surgiu a, a possibilidade de uhum. lutar agora no KPSW, dia 11 de maio, e assinar contrato. Sem dúvida que foi uma notícia que eu recebi de braços uhum. abertos. Sinto que estou no momento certo, na hora certa, no sítio certo. Estou muito preparada para esta oportunidade. i się, jest bardzo 27 dla premier. Więc e, okazja do tego, żeby walczyć w, w KSW już się pojawiła wcześniej, ale z różnych względów ta, ta walka została jakoś tam przełożona. No ale ja cały czas byłam w, w treningu po to, żeby właśnie jakby w pewnym sensie rzucić się na tą okazję, kiedy się tylko pojawiła. No i faktycznie się pojawiła. E, bardzo się cieszę z tego, że tutaj jestem. Myślę, że to jest idealny moment na, 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 na mój dewiód w organizacji. No i bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać soboty. Czy Mefalda może zdradzić, z kim była zestawiona pierwotnie? Você e, pode divulgar para gente que, com quem com quem você ia fazer e, no, primeiramente

ze względu też na to, że, że, że walczyłam w, w innych federacjach, trzeba było to jakoś przełożyć, no ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Organizacja KSW czasami zaprasza zawodników na taką walkę próbną i oferuje im wtedy kontrakt na, na jedno starcie, mm -hmm. a niektórych zatrudnia na dłużej, mm -hmm. zazwyczaj są to cztery walki. Jakiego rodzaju kontrakt dostała mafalta? Jiveisen mm Quantu -hmm. KSW Shamans Lutadores para. Contrata os lutadores só para fazer uma luta, independente do resultado da luta, oferece outro com, contrato. Você foi contratada para fazer quantas lutas? Uh, no meu contrato atual estão três lutas. Três, três Muito contrato, como o Piva na na Przed Mafaldą starcie z Adą Kraft, zawodniczką, która jest niesamowicie silna, nie tylko jako na kobietę, ale też jak na swoją kategorię wagową. Czy myśli Mafalda, że właśnie ta siła Ady będzie tym decydującym faktorem, który może być dla niej najgroźniejszym? Sua é conhecida jest ser bardzo, bardzo, bardzo forte. I z innych adversárias, z innych lutadoras que lutaram com ela sempre Falaram que ela é muito, muito forte. É, você acha que essa força que ela tem pode ser a coisa mais perigosa do, do jogo de, dela para você? eu acredito que a minha adversária é sem dúvida fisicamente forte, também é mais velha experiente uhum. uh, porém todas as adversárias com quem ela lutou uhum. sendo ela e as adversárias de alto nível, nunca lutou com uma Mafalda Carmona e essa vai ser a grande surpresa desta luta uhum. eu já lutei com adversárias também muito duras, uhum. também muito boas wiem, że Sudy i Swaślawiście to Jakby zdaję sobie w pełni sprawę z tego, jak, jak silna jest eh, Ada. Natomiast no, jeżeli się spojrzy w, w, w mój rekord, to zobaczycie, że eh, walczyłam już naprawdę różnymi, różnymi zawodniczkami i no, nie jest to coś, co, co, co mnie jakoś zaskoczy. Eh, wydaje mi się, że na tle ich eh, prezentuje się jako zawodniczka z takim odmiennym stylem, także myślę, że myślę, że sprawię tutaj niespodziankę ta walka która widnieje zaplanowana na czerwiec na portalu Tapology czy ona jest nadal aktualna czy ze względu na to iż jesteś już w KSW to ona wypada no Tapology da para ver que 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 você vai fazer outra luta em junho né e, e como você vai lutar no, no KSW w sábado? esse acha que essa essa luta no junho vai ser cancelada ou adiada ou vai vai acontecer realmente Bom, para ser sincera Neste momento o meu foco está 1000% uhum. na luta de uhum. sábado é uma foca é dia 11 É trazer essa vitória para mim, uhum. para casa uh, E depois sim pensar na luta de junho uh, Na minha cabeça dia, dia 11 Vou buscar a vitória uhum. Sem nenhuma lesão uhum. e estarei pronta Para lutar uhum. junho, julho uhum. Para o que me chamarem uhum. Mas sem dúvida que o meu foco neste momento está na luta uhum. aqui no KPSW E depois pensamos no futuro é, Tem momentos que é, estão... Tysiąc procentach skupiona na mojej walce sobotniej, także można powiedzieć, że ta, ta, ta luta, ta luta walka, walka czerwcowa w pewnym sensie nie istnieje. Dam z siebie wszystko, żeby, żeby osiągnąć zwycięstwo. No ja jestem taką zawodniczką, że jeżeli. Jeżeli się pojawi taka okazja, no to będę w stanie walczyć później. Także jak już się ta walka sobotnie odbędzie, to, to już się zastanowimy na tym, co, co, co będzie dalej. O Polakach często na świecie mówi się, że od urodzenia wręcz mają ogromny charakter do walki ze względu na wojenną przeszłość Polski. A co wyróżnia Portugalczyków, jeśli chodzi o toczenie walk? Jakie są Portugalki i jacy są Portugalczycy? Co was wyróżnia w szczególności? É, muitas pessoas dizem que os poloneses têm uma, uma pró própria uma uma mentalidade certa para lutar por causa da história da gente né a história da Polônia é uma história de muita guerra muita 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 luta mesmo é, o que você é, po poderia falar sobre os, os portugueses na, no, no mundo da, da, da luta tem alguma coisa que é, faz que, que, que destaca vocês no no, no, no mundo da, do, do, do combate Uh, sem dúvida que Portugal é um país de lutadores, de guerreiros, uhum. acima de tudo de conquistadores. Uhum. Se recuarmos na história, Portugal já deteve metade do mundo, por uhum. assim dizer. Portanto, somos sim um país de armas, de lutadores, de guerreiros, uhum. conquistadores. Temos a prova de que todos os portugueses, agora uh, um bocadinho mais no mundo do desporto, todos os portugueses que foram à conquista lá fora... Para se encarar no seu desporto que conseguiram, temos vários exemplos, uhum. mesmo no mundo do MMA temos exemplos disso. Uhum. Uh, eu quero fazer parte desse grupo de conquistadores uhum. que foi lá fora uhum. e vingou. Uh, estou a fazer o meu caminho, mas sem dúvida que Portugal e o sangue lusitano é um. de guerreiros mm -hmm. i Osłuprowa listan by. E, więc no, my, Portugalczycy, jako nacja też jesteśmy, e, jesteśmy wojownikami, historia Portugalii też w bardzo dużym stopniu. E, wiąże się z różnymi wojnami, też podbiliśmy kawał świata, także w pewnym sensie jesteśmy konkwistadorami. Jeżeli się przejrzy e, historię właśnie Portugalczyków, którzy osiągnęli e, sukcesy w różnych dziedzinach sportowych, to znajdziemy tego tylko potwierdzenie. E, no ja jestem tutaj po to, żeby dać się w. Wszystko, żeby właśnie dołączyć do, do, tej, do tej ekipy portugalskich sportowców, którzy osiągnęli uznanie i laury za granicą. A czy ty w KSW chcesz dać się swoim charakterem poznać, jak i, jako taki Cristiano Ronaldo w MMA? Se entendo a pergunta. Cristiano Ronaldo. No MMA. Se É, mostrar um pouquinho para galera galera aqui galera aqui que, que você é, quer é, tipo ficar um Cristiano Ronaldo do, do MMA tipo um, um dos melhores jogadores do mundo sem dúvida que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo de futebol, e sem dúvida que eu, enquanto mulher no mundo do MMA, quero marcar o meu nome. Uhum. E sim, se formos fazer uma relação direta, a Mafalda Carmona para o MMA, como o Cristiano Ronaldo uhum. está para o futebol, sem dúvida. No jako portugalka uważam, że Cristiano Ronaldo jest bez wątpienia najlepszym zawodnikiem na świecie. No i no oczywiście no chciałabym odcisnąć piętno jakby na, 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 na świecie kobiecego MMA w taki sam sposób, w jaki on zaistniał jakby w świecie futbolu czy właśnie mówiąc o tym świecie kobiecego MMA, czy Mafalda ma jakieś swoje ulubienice, takie uh -huh. wzory uh, zawodniczki do których uh, czy na których poziomie chciałaby się znaleźć uh -huh. e, i jakiego poziomu gwiazdą chciałaby zostać? É, falando do mundo do MMA feminino, tem alguma tem algumas lutadoras que 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 são as maiores as, as maiores inspirações para você, tem algum algum exemplo que exemplo do nível que que você gostaria de chegar um dia? Sim, uh, tenho várias lutadoras uh, conhecidas mundialmente que eu vejo como inspiração, uhum. que inspiro, que vejo que têm características às vezes semelhantes às minhas, outras que eu sei que posso chegar lá e posso melhorar. Uhum. Gosto também muito de olhar à minha volta, de quem tenho perto de mim e com quem me posso inspirar. E sem dúvida que no meu próprio ginásio, na minha própria uhum. equipa, tenho pessoas com quem convivo diariamente uhum. em quem me posso inspirar, seja... Os meus treinadores, uhum. o meu treinador que está aqui comigo hoje, o Artur Lemos, a minha principal colega e parceira de treino, a Jaqueline Cavalcante, que está no UFC. Um, Eu vou pedir para você repetir essa, essa, esse nome depois, está bom? Ok, sim. Uh, a nível de, de MMA feminino, sem dúvida que a Jaqueline é uma grande inspiração, está uhum. comigo desde o início. Um, Atletas femininas assim de renome, digamos assim, têm algumas. Comecei por olhar muito para a Ronda Rousey, uhum. para a agressividade dela, uhum. para o domínio dela, e acho que também trouxe muito disso para o meu jogo. Eu sou uma atleta que eu pretendo terminar sempre a luta, pretendo dominar sempre a luta, uhum. ser agressiva, uhum. uh, causar dano <laughs> e. Ai. I było muito poraír nessa parte inspiracji. E, no, oczywiście, w świecie e, kobiecego MMA jest mnóstwo postaci, którymi którym się inspiruje. Niektóre z nich uważam za takie, które już są podobne e, do mnie. Niektóre inne z kolei e, zawodniczki uważam za właśnie takie, takie cele, e, do których e, mogłabym, do, znaczy dążę, tak? E, też e, uważam, że, że trenuję w bardzo dobrej ekipie, gdzie, gdzie też jest mnóstwo ludzi, którzy, które, znaczy mnóstwo osób, które w jakiś sposób mnie inspirują. Mój trener e, trenuje też z zawodniczką z UFC. Podzihecha ci no mi dęła. Jacqueline Cavalcanti. Zawodniczka UFC, która też jakby każdego dnia popycha mnie do tego, żeby, żeby no jak najbardziej się rozwijać. Jeżeli chodzi też o takie ikony światowego MMA, to bardzo mi imponuje Ronda Rousey ze względu na, na, na to, że ja też staram się być taką zawodniczką z dużą agresją, która zawsze stara się zdominować walkę, zawsze szuka tego skończenia, więc no, tak, tak to wygląda między innymi. To od nas tyłemy bardzo się cieszymy i czekamy na ten debiut, bo jesteś kolejnym wzmocnieniem kobiecej dekvizji. É, é tudo foi a última entrevista. Uh, estava esperando a sua estreia porque você é mais mais uma mais uma lutadora que vai enriquecer essa 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 divisão feminina no KSW. Sim. Um, posso dizer que estou muito feliz e grata por esta oportunidade de portar aqui no KPSW. mais uma vez digo que sinto que é o momento certo a hora uhum. certa da minha carreira para estar aqui dia sábado vai ser um dia muito bom para uhum. mim sem dúvida que o meu foco como eu disse está a mil por cento para uhum. esta luta uhum. mas sem dúvida que na minha cabeça está que esta é a minha estreia a minha primeira vitória e sem dúvida que estou aqui para ser campeão do evento uhum. Bardzo dziękuję za, za Twoje słowa. Jeszcze raz powtórzę to, że jestem w tysią, tysią, tysiącu procentach skoncentrowana. No, troszeczkę wymagająca jest dla mnie ta, to, to, to sformułowanie. Jestem bardzo skupiona na, na, na tym, żeby żeby po prostu ten mój debiut w organizacji KSW wypadł jak najlepiej. Powtarzam jeszcze raz, że jest to idealny moment na to, żeby do tego debiutu doszło. Jestem tutaj po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i ostatecznie